Czyli naciągałem oczywiście po trochu kręcę. To jest oczywiście to jest taki ruch minimalny. Znaczy no minimalny, widzicie, troszeczkę klucz się rusza. O. Doszedłem teraz do tego efektu, że na czwartym progu struna najgrubsza i pusta struna A brzmi dysonująco. Na szóstym najgrubsza i pusta struna A też dysonująco. A na piątym brzmi OK. I tak oczywiście postępujemy też z pozostałymi strunami. Następne struny tak samo. O. Ok, tylko teraz jest problem taki, że struna druga B, czy tam H, i struna trzecia G, nie na piątym progu, ponieważ na piątym progu dziwnie brzmi, tylko na czwartym. Słyszycie? Czyli na trzecim struna G na trzecim progu brzmi głupio i na piątym brzmi głupio, a na czwartym zgodnie. To akurat jest podyktowane tym, że układy tutaj interwałów między trzecią a drugą struną jest przesunięte, że nie mamy kwarty, tylko tercję wielką, ale to już właściwie nie jest istotne. Chodzi o to, że w każdym razie w takim stroju mamy na tych strunach drugiej i trzeciej mamy na czwartym progu. Czyli trzecią naciskamy na czwartym progu. Teraz najcieńsza, czyli pierwsza oraz druga, struna pierwsza E, druga B, tak samo na piątym progu. Na czwartym brzmi źle, na szóstym też. Jeśli na przykład rozstroję najcieńszą, przepraszam. Na czwartym głupio, na piątym głupio, na szóstym głupio. Słyszycie, brzmi... Nigdzie nie możemy znaleźć tego współbrzmienia. Wszędzie brzmi... Teraz bo przedtem poluzowałem, czyli teraz naciągałem strunę najcieńszą E. Słyszycie? Zaczyna się robić klarownie. Oczywiście tutaj możecie się zastanawiać, no, że tutaj nie zawsze to tak idealnie nam to wychodzi. Jeśli na przykład porównamy ze strojkiem, to jeśli słyszymy to na ucho idealnie, to czasem nam różnica zawsze jakaś będzie, prawda, co do dźwięku, który ma być. Jednak zasada mniej więcej w ten sposób właśnie wygląda, że poszukujemy po prostu tego dźwięku. I co istotne jest, że na przykład jeśli nie wiemy, czy mamy strunę naciągnąć, czy poluzować, to... Tak czy siak obroty robimy małe, bo jeśli robimy dużo, przekręcę o połowę, to w końcu nam strzeli. Więc można powiedzieć troszeczkę tak jakby obrazowo to ująć, macamy te dźwięki. Czyli na przykład sprawdzamy, właśnie tak jak pokazywałem, próg niżej, próg wyżej. Sprawdzamy, gdzie nam ten dźwięk uciekł.
Sprawdzamy, gdzie ten dźwięk nam uciekł i wtedy dostosowujemy odpowiednie struny. Wiem, że tutaj to wszystko się może nie wyjaśniło w tym, co mówię. Jednak jakby sam sposób jest... O, widzicie. Ja na przykład właśnie często tak sobie robię czwarty. Czwarta struna i pusta cieńsza. O. Tu mógłbym trochę poprawić. O. Oczywiście jeszcze jest jedna taka rzecz, że staram się robić tak, żeby nie wzbudzać innych strun. Czyli to jakby bezwzględnie próbować tłumić pozostałe, bo jeśli nam która się wzbudzi, to nam po prostu to psuje, nie wiemy, co się dzieje. Więc muszą brzmieć dwie struny, tylko te, których używamy. No, myślę, że to mniej więcej jakoś nam to wyjaśniło. Najpierw zawsze stroić do strojka, bo to będzie to standardowe brzmienie. Jeszcze po samym strojeniu, wiadomo, jeśli nie mamy tego strojka, po samym strojeniu, no chcemy sprawdzić, no dobra, no kurczę, tu brzmi, okej. I teraz ja na przykład robię, że sobie gram jakiś standardowy akord, na przykład D-dur. Albo A. Czy na przykład G-dur. O. Najważniejsze, żeby jeśli nastroimy, prawda, uczymy się, to zwykle uczymy się na gitarze nastrojonej OK, ze strojkiem do standardowego stroju, do coverów, które gramy, to też muszą być nastrojona gitara porządnie. Więc jakby znajomość samego dźwięku, brzmienia akordu, na przykład D-dur, musi być Wam znana, więc po już nastrojeniu gitary bez strojka mniej więcej wiecie, że brzmienie akordu G-dur jest takie. Wiadomo, to może być pół tonu wyżej, pół tonu niżej, w zależności od tego, jak nam się gitara nastroiła. Jednak wiecie, jakie ma jakby natężenie emocjonalne ten akord G-dur, czy na przykład E-dur, czy A-mol. Chociaż ja zwykle sprawdzam właśnie na akordem D-dur i G. Lepiej przegrać przez wszystkie, żeby zabrzmiało równocześnie, bo znowu jeśli zagramy... Też to brzmi, jednak równocześnie one brzmią najbardziej jakby ukazują charakter tego akordu. I po tym właśnie sobie jakby już ostatecznie stwierdzam, że gitara jest nastrojona ok, mogę grać akordy, nic tutaj nie fałszuje. Oczywiście jeśli któraś ze strun fałszuje, no to znowu trzeba będzie spróbować ten proces przejść strojenia. Prawda, czwarty, piąty... Dobra, już się zapędzam. Dobra, myślę, że to wszystko. Do zobaczyska next time. Papatki.